Że ty to tłumaczysz, to ja jestem w szoku, chłopie. Co ty pieprzysz? No nie wytrzymam. Trzeba różne rzeczy tłumaczyć, to jest plus. Właśnie tym się różni dobry nauczyciel od złego. Dobry tłumaczy nawet najprostszą rzecz, żeby widz wiedział, bo nieważne, nie można się bać zadawać pytań. A taki frajer się pieprzy i się dziwi, że ktoś zadaje pytania. Chłopie, w dupę, byś błądził we mgle, głosował na jedną partię pieprzoną w dupę w Polsce, przez ciebie Polska wpadnie, chłopie, w szczelinę wszechświata, śmieciu, bo nie umiesz jednego prostego pytania zadać. Rozumiesz to? Zadawaj pytania i zamknij mordę i słuchaj, bo nie wyrobię z tobą. Spartiatix! Yeah, boy! Zadawaj te pytania po prostu, nie bój żaby. Ale lepiej zadać najgłupsze pytanie, niż żyć w świadomości tego, że mogłeś je zadać, ale nie zadałeś. Five head. Dobra. Golisz pachy, załki mordy debilu się, po co pytasz, idioto? Znaczy, czekaj, w dupę. Nie no, oczywiście żartuję dla widza, przepraszam. To był żart, żart to był. Na każde pytanie odpowiem. Na każde pytanie odpowiadam od dziś. Left 4 Dead za 7 zł. Ale nie będziemy grać w gry z PS2. Znaczy, chyba że God of War. Kiedy w kościele byłem ostatnio? Chodziłem do bierzmowania ogólnie, nawet je skończyłem i wtedy ostatnio byłem w kościele. Czyli to było... Chyba w pierwszy liceum to było, tak? Czyli 34 lata temu. Czy jaram konopie? Nie jaram konopi, ale nie wykluczam kiedyś spróbowania tego. Ale to jak będzie, jak będę w Arizonie i będę z Indianinami walił w fajkę pokoju. A tak to nie. Nie będę tego robił w Polsce, nie ciągnie mnie nawet do tego. Nie widzę w tym nic, nic takiego, co by mnie zachęciło, rozumiesz? Nie mam też 13 lat, żeby się rzucać na wszystko, tylko dlatego, że twój kolega z ławki to powiedział, że tak robi jego brat. I tyle no. Będę chciał, to sobie spróbuję. Ale nie ciągnie mnie do tego. Papierosów nie paliłem, ale to do papierosów to nie to, że mnie nie ciągnie. To mnie odrzuca w dupę. Zbyt obrzydliwe. To jest coś innego. Jaki jest sens życia? Musisz dawać szczęście swoim bliskim i znajomym. To jest sens życia. Innego nie ma. Jak nie masz znajomych i rodziny, to już tylko trumna. Albo magik. Albo znajdź sobie rodzinę. To wtedy jest inny cel życia. Albo trumna, albo szukasz rodziny. Jak masz tą rodzinę, to pyk. Już masz cel. Czyli masz dwa cele nawet. Żebyś go w celi nie skończył, jak debil. Będziesz za bardzo nachalny w szukaniu tej rodziny. Abyś nie skończył. Aby było dobrze. Jak masz tylko mnie. Słuchaj, nie, ja nie mogę być ja albo ktokolwiek z tego pieprzonego internetu jakimkolwiek celem. Ja jestem tu tylko po to, żebyś się odstresował wieczorem, wychillował bombę. Rozumiesz? Rozumiesz, o co mi chodzi. Ja tu przychodzę, ty właśnie masz osiągać rzeczy, cele w życiu musisz osiągać, żeby tu przyjść się pochwalić nam wszystkim. Tej wspólnocie tutaj. Rozumiesz, o co chodzi? I przy okazji zarób dużo pieniędzy, żeby mi część dać. To są bardzo ważne rzeczy w życiu, które musisz osiągnąć. Czy byłem dziś na otwarciu? Czy jak się teraz zapytam czego, to powiesz, że parasola w mojej dupie. Powiem wtedy, parasol w dupie otwierają twojej matce, żeby wejść z całą rodziną i pozwiedzać śmieciu pieprzony? To nie. Nie byłem na otwarciu. Nieważne. Czy jestem aktualnie pod wpływem alkoholu? Nie. Nigdy nie byłem pod wpływem alkoholu na streamie. A poza streamem? Nie wiem, ze 3 razy w życiu. Dobra. I to tak lekko bardzo, że po prostu chciałem spróbować. Na przykład ostatnio na urodzinach mojego kolegi. Ale to był jakby, jak to się nazywa. Nawet nie wiem, jak to się nazywa, bo nie ogarniam. Nie ciągnie mnie do takich rzeczy. Jakie używki mnie ciągną?
cukier w dupę, czekolada, opijasz i całą mileczkę 300 gram na hita, yerba, energetyki. To są rzeczy, które mnie wyniszczą w najbliższych 10 latach i ciągnie mnie do nich. Innych? Nie, nie mam takich. Nie ciągnie mnie tych rzeczy. Nie wiem, właśnie czasem zastanawiam. Jakbym walił browara codziennie, to nie wiem, czy bym zdrowy nie skończył, jak piję te pieprzone energetyki. Na poważnie ci mówię. Nie wiem, co jest gorsze. Szczerze, no w dupę. Aż się boję o siebie. 2 tygodnie temu rzuciłeś fajki. No to bardzo dobrze. Wiecie, argument ogólnie mnie nie przekonuje do palenia papierosów. W sensie ten, że jak ktoś pali i ty mówisz, jakbyś się palił, to zobacz, ile byś pieniędzy oszczędził. Dla mnie to jest debilny argument ogólnie. Z przepalaniem, bo i tak to byś wydał tylko w dupę na słodycze na przykład, albo piwo, albo na cokolwiek. To jest debilny argument. W ogóle ktoś go mówi, to mu lepę sprzedaj. Ale po prostu jak palisz, no to się zastanów, czy chcesz to robić i tyle. Bo są ludzie, którzy serio chcą to robić i czemu mają tego nie robić. To jest ich sprawa, nie? Jak lubisz. Dobra, widzowie. Czy brałem kiedyś heroinę? Niestety. Nie. Ale czy niestety? Bałbym się to wziąć. Bo to chyba bardzo uzależnia, tak? Czy nie? Nie wiem. Widziałem ludzi, którzy to brali i nie najlepiej to wygląda. Strach trochę patrzeć na nich. Czy pijąc Blacka czuję, że moja kondycja się poprawia? Nie do końca, ale jak piję Blacka, to mam ochotę Warsaw oglądać. Dziwne jakby połączenie. Dlatego nie piję Blacka za dużo. Dobra. Do barbera chodzę, nie byłem nigdy, ale może kiedyś pójdę, jak będę na tyle majętnym człowiekiem, żeby chodzić na takie, wydawać na takie rarytasy jak barber. Czy warto żyć tylko po to, żeby śmiać się z ludzi? Gorzej jak ci się z ludzi, to wtedy huśtasz się? Bez sens. Za słabe. Warto to robić w życiu, ale nie tylko dlatego. Czy widziałem Arkuela na żywo kiedyś? Nie. Kubona widziałem na żywo, jak miałem 1000 subów. Nie, miałem 1500 chyba nawet, bo to było na IEM-ie. I Kubona spotkałem. Kurde, miałem jakieś zdjęcie, może kiedyś znajdę. No i tyle. A tak to ty na żywo, to ja nie widziałem nigdy nikogo. Nawet ludzi zwykłych. Czy się spotkam kiedykolwiek z widzami? Są dwie rzeczy, żeby się spotkać ze mną. Albo mnie przypadkiem spotkasz i się przywitamy, piątkę przybijemy nawet. Albo drugie, to już jest trudniejsze i nie zależy niestety od widzów. Na przykład będzie IEM, stoi sam LG, stoisko i napisze do mnie LG i powie tak: siema, postoisz u nas na stoisku za 5 kafli? Ja powiem tak, słuchaj, w dupę, LG? Fajna marka. Ale inaczej to mnie możesz spotkać tylko w internecie i to jest i tak najlepiej, żeby było. To wystarczy. LG przestało telefony robić? Dobra, jak mi zapłacą 5K, to ci wmówię, że nadal robią. Chłopie. Czy ja nie sprzedaję w Żabce? Spotkałem widza, który był w Żabce na kasie i se pogadaliśmy. To w ogóle to było śmieszne, bo on był taki gadatliwy. Przede mną była kolejka i on tak sobie gadał z widzami. I w końcu, co ja pierwszy z klientami w tej Żabce gadał i ja podchodzę i on jakby nadal był w tym rytmie, że gadania, że to o coś tam do pana, coś tam, może panu hot doga, coś tam i podchodzę i on tak, o pan wygląda jak Spartiatix, tak po prostu powiedział, ja mówię o siema i on taki zdziwiony, że trafił i mówi o siema, jakby to, on był w takim jakby transie takiego kasjera, że po prostu zagaduje, że było przyjemnie robić zakupy, to jest fajne. I po prostu tak wyszedł z tego transu, jak mnie spotkał. I zbiliśmy pionę. I tyle. A już tego widza kiedyś spotkałem, nawet mi o tym przypomniał. Ja cię kiedyś spotkałem i powiedziałeś do mnie, wypadł dzieciaków w dupę. Posłuchaj, powiedziałem do ciebie, śmierdzielu pieprzony, wypadł dzieciaków w dupę szmato. Także nie zmieniaj moich słów, które wypowiedziałem. Nie, oczywiście żartuję. Blank Beats Production. HUSARIA!
Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!